nieopłacalne. Nie wiem, czy jest takie nieopłacalne, skoro tygodniki, zwłaszcza te trzy największe, tutaj mamy reprezentane Newsweeka, ciągle i konsekwentnie dokładają bonusy swoim czytelnikom, chociażby Kroniki PL, teraz wprost Kroniki Filmowe. Czy to jest próba ratowania sprzedaży? No może Państwo powinni być w tej stronie. To jest tak, że on troszkę właśnie w taką spiralę, samokręcającą się taką spiralę, że wszystkie trzy tytuły muszą dać, bo jak jeden nie da, to w tym momencie czytelnik przychodzi do tych dwóch pozostałych tytułów, nie? W Stanach Zjednoczonych to nie wolno. Pełni panowie, już pełnie mylicie. Jedno to jest gadżetomania, torebka, spinka, tam jeszcze rozdawano kawę i tysiąc innych rzeczy, prezerwatywy może. Czekolada w Mexiku, prawda? Tak jest. Nie. Co innego to jest torebka, perełki sztuczne, czy tam jakieś i tak dalej, i tak dalej. I to są rzeczywiście gadżety, gdzie związek bezpośrednio ze sprzedażą jest, i z lekturą pisma wydaje się być ograniczony. A co innego są na przykład dodatki, które mają normalny walor merytoryczny i są sprzedawane z pismem. Ja rozróżniam perełki od tego, co na przykład my czasami robimy. Teraz mamy taki cykl dodatków Polska, Niemcy, Polska, Stany Zjednoczone i tak dalej, merytorycznych dodatków. Odróżniam od tego dodatki historyczne, odróżniam od tego dodatki psychologiczne, czy poradnik intelektualisty, polityki, no na litość boską, no przecież to nie jest to samo, tak mi się wydaje przynajmniej. Czekoladka oczywiście jest żartem i to można to było zrobić raz i już nie bardzo wiem, czy drugi taki pomysł to będzie miał. Natomiast w przypadku tygodników właściwie takiej wojny na gadżety nie ma i tygodniki są moim zdaniem. No tak, na przykład Gazeta Polska nie dodaje ze swojej gazety, a sprzedaż rośnie, prawda? I nie zamierza się chyba dodawać żadnych gadżetów, czekoladek, czy choćby jakichś merytorycznych dodatków. Ja muszę przyznać, że ja się oparłem temu. Przez chwilę wahaliśmy się, chcieliśmy tuż po śmierci Grechuty dodać płytę Grechuty, a to ze względu na moje osobiste upodobania. Ale postawiłem twardy warunek, że jeżeli nie znajdziemy tylu sponsorów, żeby zarobić na tym na dzień dobry, to nie będę tego robił. Jest kilka powodów. Po pierwsze dlatego, że to chwilowo podnosi sprzedaż i w naszym przypadku sens tego byłby tylko wtedy, kiedy by można było dotrzeć do nowych czytelników, którzy by zobaczyli, że Gazeta Polska jest dla nich ciekawa i by zostali w tej gazecie. Oczywiście to można zrobić tylko przy silnej akcji promocyjnej, przy której ludzie się dowiedzą, że jest taka płyta. Ponieważ już dzisiaj sam fakt, że pojawi się płyta w tygodniku, nie jest sama w sobie promocją. Dopiero połączone z informacją, że taką płytę można kupić, daje ten efekt, o którym mówimy, czyli jednorazowe sięgnięcie do gazety. I rzeczywiście my... Niektóre dodatki powodują, że jest efekt lojalności, że jak się już kupiło raz, to się kupuje, że sobie to wychodzi. Więc my mamy trochę inny pomysł. Na przykład po części jest to przypadek, ale tylko po części. Dodaliśmy dodatek śpiewu pieśni patriotycznych, bo okazało się, że w Polsce jest bardzo duże zapotrzebowanie na znajomość słów najprostszych pieśni od hymnu narodowego, którego okazuje się, że nie tylko jedna znana bardzo osoba ma kłopot z przypomnieniem sobie słów, ale generalnie ludzie mają problem ze znajomością po pierwszej zwrotce. I okazało się, że od bardzo młodych do ludzi, którzy już byli uczeni pieśni patriotycznej w szkołach, chętnie sięgnęli. Ale to też wynikało to z tego, że nam po prostu na imprezie, którą organizowaliśmy, zabrakło tych śpiewników i tłum na nas wymusił, po prostu ludzie krzyczeli, że są tych śpiewników, więc taki zrobiliśmy dodatek. Natomiast generalnie rzecz biorąc, program lojalnościowy mamy bardzo przemyślany i on się nie wiąże z wydawaniem pieniędzy, tylko raczej z ich zarabianiem. Stworzyliśmy sieć klubów Gazety Polskiej, której aktywnych członków jest około 1000. To jest 35 czy 37 klubów w tej chwili na terenie całej Polski. Prawie każde duże miasto posiada taki klub. Organizują spotkania, które przychodzi od kilkudziesięciu, nawet do kilku tysięcy osób w zależności od imprezy. Angażują się w różnego typu imprezy,
czy to społeczne, czy polityczne, czy kulturalne, czy dyskusyjne. No, czasami się po prostu organizuje debaty. Szczególnie to, co jest jakby w takim drugim obiegu informacyjnym. Jeżeli coś nie jest lubiane, coś jest zakazane, to bardzo chętnie te kluby podejmują, nawet jeżeli jest to nielubiane i zakazane przez świat polityków, z którymi oni by chętnie sympatyzowali, to oni właśnie to podejmują. To jest taki nasz program lojalnościowy, ponieważ znaczna część czytelników, która bierze w tym udział, ona przyzwyczaja się do gazety i nie wyobraża sobie, że mogłaby w tej chwili kupować inną gazetę, a może nie tyle to nie wyobraża, nie kupują tej gazety, że mogłaby zrezygnować z kupowania tej gazety, skoro coś dla niej zrobili. Generalnie rzecz biorąc, w psychologii jest tak, że nie wtedy jesteśmy przywiązani do kogoś, jeżeli ten ktoś tam coś dał, tylko jeżeli my temu komuś coś daliśmy. To jest jedna z podstawowych reguł psychologicznych i zwycięstwem, że tak powiem, programu promocyjnego jest wtedy, kiedy osoba ma przekonanie, że to ona coś dla nas zrobiła. Oczywiście najskuteczniejszym programem promocyjnym byłoby podróżenie gazety do 100 zł jednorazowej zachęcenie, żeby ludzie ją raz kupili, wtedy kupowali ją chętnie po 3,50. Ponieważ nie jest to proste, to my może tego nie zrobimy. Natomiast ja mówię o takim już wysublimowanym, skrajnym przypadku sztuki ekonomicznej. Otóż każdy program lojalnościowy nowoczesny musi zawierać w sobie element zaangażowania czytelnika. Im bardziej czytelnik będzie tym leniwym facetem na plaży, który tylko przynosi soki, piwo i jeszcze... To trudno założenie partii, z tego tak aktywizuje się ludzi. Nie, no, znaczy moim zdaniem partie dzisiaj są nieaktywne. Znaczy partie są dzisiaj maszynkami wyborczymi, maszynkami trampoliną do kariery. Otóż to jest prawda, że bardzo wielu naszych czytelników to są zwolennicy sympatycy PiS-u, też, to powiedziałbym, jest 50% PiS, 50% ludzie albo głosujący na inne partie, albo nie do końca zdeklarowanych poglądach. Generalnie prawicowych, ale nie do końca zdeklarowanych. Ale prawdą jest też, że oni się bardzo znacząco różnią, szczególnie ci, którzy w klubach uczestniczą od przeciętnych działaczy partyjnych, otóż oni chcą coś robić. Znaczy oni generalnie, rzecz biorąc, mają pewną potrzebę aktywności działania społecznie bez robienia kariery. Polityka zaczyna u nas być czymś takim bardzo profesjonalnym mechanizmem robienia kariery. Natomiast aktywizacja polega na tym, że ktoś ma poczucie, że naprawdę coś robi, że coś robi z siebie dla innych. Tak? No to